Chociaż biało-czerwoni jak na razie grają poniżej oczekiwań, to na brak popularności nie mogą narzekać. Przed jutrzejszym meczem z Czechami chętnie rozdawali autografy młodym piłkarzom. No jest to na pewno taki przyjemny element treningu. Sam przypominam sobie, kiedy jeździłem na treningi kadry, kiedy ona trenowała niedaleko mojego miejsca zamieszkania, więc teraz sam znalazłem się w takiej sytuacji i nie ma co odmawiać. Mecz z Czechami odbędzie się dokładnie 2 lata po pamiętnym zwycięstwie nad Portugalią w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Ten sam dzień, to samo miejsce, nawet ten sam sędzia. Jednak piłkarze tych faktów wolą nie łączyć. Dla nas akurat ta sytuacja jest zgoła odmienna. No, nie chciałbym powracać. Wiadomo, że ten wynik przyjęlibyśmy w ciemno i z przyjemnością. Natomiast trzeba się izolować troszkę od tych powtórek historycznych, bo oto często bywa, często przynosi niepożądany skutek, dlatego teraz mamy Czechów, a nie Portugalię i koncentrujemy się na Czechach. Ostatni mecz obu reprezentacji odbył się 6 lutego w Larnace. Towarzyską potyczkę Polacy wygrali 2-0. Jak zagrać, by osiągnąć w Chorzowie korzystny rezultat? Chodzi o to, żeby tutaj opanować środek boiska. W tej materii są chyba Czesi najgroźniejsi. I wszystkie treningi, jakie były tutaj dotychczas robione, to głównie były poświęcone tej sprawie, agresywnemu okryciu, graniu bez przyjęcia przy najmniejszej liczbie kontaktów, a jednocześnie, żeby piłki nie tracić w głupi sposób. Cześć, tu Łukasz Fabiański. Już w sobotę mecz z Czechami. Trzymajcie za nas kciuki.